No co samego rana troszeczkę pracy przy komputerze. Miłosz chce zmienić swoje zdjęcie profilowe. Wysłałem mu wytyczne odnośnie jego koloru, żeby miał na... żeby pamiętał, pomarańcz. Te składowe kolorów RGB są do wyświetlanych rzeczy, czyli kolorów wyświetlanych na monitorze w telefonie, a cmyk do materiałów drukowanych, takich jak na przykład ulotki, foldery, katalogi. Teraz temat siłowni. Mianowicie zainteresowałem się jednym ćwiczeniem, wznosy bokiem. Chciałbym, żeby Miłosz, tutaj są różne kanały, obejrzałem około 15 filmów i w większości wszystkie są dobre, to są podnoszenie sztangielkami do boku. I naprawdę, najciekawsze jest w ogóle to, że z tych powiedzmy najlepszych 10 filmów, w każdym jest coś specjalnego, coś ciekawego, a w żadnym z nich nie ma wszystkich rzeczy, wiesz o co chodzi? Nie ma jednego filmu, w którym byłyby zawarte te wszystkie gdzieś tam rzeczy czy informacje. O, tu jest na przykładowo odnośnie kontuzji, tutaj opowiada, że można się nabawić kontuzji. Młody tam chłopak, o, i te filmy są ok. I teraz przechodzimy na największych gości, czyli mamy tutaj Słodkiewicza, znaną osobę, ale robi źle właśnie ze względu na to, że tutaj odwrotnie wygina i to, co było wcześniej tam bark, to powoduje, że po jakimś czasie może być kontuzja. Ale też mam jakiegoś faceta dobrze zbudowanego, który właśnie każe wysoko podnosić. To też podobno może przyczynić się do kontuzji. No i mamy jeszcze znanego, chyba gdzie on grał? Walczył w MMA. Piechowiak, czyli bestia, który tutaj bardziej to jest, bym powiedział, że... będzie mieli z barki zrobione. Bardziej kabaret, bo widzisz, on tylko lekko podnosi. Ja dopiero się w to wkręcam. Wynika z tego, przynajmniej na razie, na tych 15 materiałów, 17, 3 odrzuciłem, 12 będzie dobrych, czy dobrze liczę, i te 3 będą po prostu takie, że są jakby źle, że źle robione. Co najciekawsze, te 3 filmy, które są pokazane, że źle robią kulturyści, to są najwięksi, najbardziej masywne byki. Czy ma to jakieś znaczenie, czy też nie? No nie wiem, będę na pewno dalej się temu gdzieś tam przyglądać i uczyć. Przyjechał. Cześć. Przyjechał, cześć. Radek, teraz jesteś znany, gazety o tobie piszą. Tak, powiedz mi, tak, co zrobiłeś. Jak to jeden z moich kolegów powiedział, dobry PR. No, ej, no dobry, no ale no słuchajcie, no trzeba być człowiekiem. Dobra, tak? Powiedz mi, Radek, bo Radek jest sąsiadem, bo znaczy już teraz nie, ale kiedyś tutaj gdzieś znalazłeś tą kasę, tak? Tak, wiesz, no, tak, nie... ta koperta wiesz. Była, ta koperta sobie leżała na rogu ulic, na chodniku. Co, no wyglądała jak taka trochę korespondencja, ale koperta była nowa, więc wyglądało to tak, jakby ktoś upuścił to. Szkoła coś pisać o tej szkole, że ktoś ze szkoły mógł? Tak, wiesz co, bo często jest tak, że dzieciaki, jak jest wrzesień, to zbierają. A Radek zajmuje się specjalistą od okularów. Sorry, że się przerywam, mów dalej. Dzieciaki w tym czasie też wpłacają na ubezpieczenia. Ghost Eye. Wpłacają na ubezpieczenia, więc dobra, są to myślałeś, pokaźne że sumy. Kasa, ile znalazłeś? Tak, no 4,5 koła, tak? 4,5 tysiąca 4,5 złotych. Tysiąca? Tak, jak przeliczyłem 4,5 tysiąca złotych, no. Tak jak Radek powiedział, a wiesz, że ja chodziłem tutaj do przedszkola? Ty chodziłeś do przedszkola? Ja do tego, to jest moje przedszkole. Widzisz. Ty, no czekaj, a tam jest z tyłu plac? Radek znalazł, wyobraź sobie, 4,5 tysiąca złotych i co najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Radek po prostu tych pieniędzy nie zakosił, tak? No nie, no ej, nie. Ile jest znaleźne? 10% podobno jest. Tak, podobno. Znaczy 10%. Jak podobno? Chyba tak, nie A ty nie wziąłeś dychy? Nie wziąłem. Przecież ten samochód trochę pali chyba, nie? Tutaj się bawiłem. No oczywiście, że tak. No, było tutaj. Tu jest duże podwórko, dosyć. Tutaj chodziłem, to jest moje przedszkole. Tutaj był pierwszy pocałunek. Nie pamiętam go. Nie pamiętam. Pierwszy mój poważny pocałunek to był w szkole podstawowej. Pamiętasz, że to był pierwszy pocałunek, którego nie pamiętasz? Tak, nie wiem, czy wolno wchodzić tutaj. No a powiedz mi teraz taką rzecz, kto zgubił tą kasę? Wiesz co, jeden z moich sąsiadów miał tam jakieś kilka kopert podzielone na różne tam jakby transakcje swoje i to była jedna koperta, która... I nawet się nie zorientował. Gdzieś... Kilka kopert, nie zorientował. Zorientował tak? Się. I... Radek wrzucił tą informację na Facebooka, no i było głośno w Piotrkowie. Ja tak wskazuję palcem, czyli wiesz, okularami. Tak, rzadko... Nie, wiesz dlaczego ja o tym mówię? Chcesz wspomnieć? No. To jest rzadko, bo to jest specjalizacja, bardzo wąska.
No ile osób się zajmuje w social mediach okularami? Bardzo mało, wiesz? No w zależności, wiesz, też w jakiej... Te okulary by do mnie pasowały, bo ja mam dużą twarz. Dasz mi je? Nie będą pasować, ale dam ci. Dlaczego nie? Troszeczkę będą za wąskie na ciebie. Ale chodzi... Nie, dobra, ale chodzi o... Że nie będą pasować. Ale chodzi o kształt, że ja... Kształt jest okej, ale zobacz. W skroniach tak? Upijają cię. Kształt jest w porządku, ale powinny być troszeczkę większe. Chodzi na szerokość, tak? Tak, kształt jest w porządku. Bo chodzi mi o to, że kształt do mojej owalnej, grubej twarzy właśnie powinny być bardziej kwadratowe, kanciaste. Ja kupiłem sobie okulary Snapchata, Spectacles, i one są okrągłe i do mojej twarzy nie pasują. Tak. Założę sobie, bo mi świeci, a co ty będziesz chodzić? Nie, żeby tutaj nie za bardzo mówić o okularach bo popłyniemy za daleko, to jest dobre to, co powiedziałeś, że mówisz, że masz twarz okrągłą i te kanciaste ci odpowiadają. No tak jest. W optyce okularowej, w stylistyce opraw okularowych jest coś, co się nazywa przeciwwagą kształtu, tak? Czyli ogólnie w sytuacjach, kiedy masz tą twarz owalną, obłą, nie mówię tutaj o wyraźnie zarysowanych na przykład kościach jarzmowych, policzkowych czy szczęki, to wówczas powinieneś złamać ten kształt na zasadzie przeciwwagi kształtu, czyli założyć oprawkę, która ma dużo kantów, tak? Przeciwnie, kiedy masz twarz, która ma tych kantów sporo, warto, żeby te rysy twarzy złagodzić i zastosować obłości w okularach. To jest taka podstawowa zasada, jedna z wielu, którą kierujemy się podczas doboru okularów. To w ramach takiej anegdoty i krótkiej historii okularowej, jak już zacząłeś. Tak. Okulary Spectacles są od Snapchata, natomiast Facebook z Ray-Banem, Ray-Banem, właśnie, bo powinno, prawidłowa wymowa to jest Ray-Ban, a ja po prostu jeszcze tam z lat dzieciństwa Ray-Ban, no nie, Ray-Ban, Ray-Ban, wraz z Ray-Banem wprowadzają okulary takie jak Snapchat, czyli że możliwość z kamerką i możliwość nagrywania. I one już bardziej pasują do mnie, do mojej owalnej twarzy. Pod tą koszulą jeszcze jest ciało to, co było kiedyś, czy jak? Ćwiczysz? To ćwiczę cały czas, trenuję, ale to nie tak jak kiedyś, wiesz. Nawet podtrzymuję swoją formę stosownie do wieku. Radek, dlaczego kasy nie przyjąłeś dla siebie? Dlaczego ją oddałeś? Mogłeś ją zostawić sobie? Oczywiście, że mogłem to zostawić, natomiast no, powody są błahe i ludzkie. No, to jest człowieczeństwo, że albo jesteś człowiekiem, albo nie jesteś człowiekiem. Poza tym byłem z córką, więc jaki miałbym dać przykład dla swojej córki, dla młodego pokolenia, to jest pierwsza rzecz. Kasa jest dobra, ale jakbym się też również czuł ze sobą dobrze, skoro jako osoba też prowadzę szkolenia, gdzie poruszam temat etyki sprzedaży. Przyszedłem na siłownię poćwiczyć, w ogóle robię coś takiego. Jechałem samochodem i miałem do wyboru skręcić do domu na obiad, albo pojechać na siłownię. I już byłem na pasie ustawiony w lewo, czyli do domu. I przeskoczyłem na drugi pas. Mówię, nie, muszę pojechać na siłownię. 40 minut dzisiaj ćwiczyłem sobie biceps i triceps. 40 minut może mało, chociaż od tego momentu się dopiero zaczyna spalać tłuszcz. Ale ważne, że poszedłem. Dobra, mam. Widzę. Już ci mówię, tu jest kostka. Tak, czyli mamy asfalt, były jakieś roboty robione i położyli kostkę. Kostka jest położona zamiast asfaltu. Piotrkowski portal wrzucił tekst, że kostka jest zamiast asfaltu, czy tam na skrzyżowaniu jest zamiast asfaltu. I oczywiście pewnie wiedzieli o tym, że większość, wtedy kiedy ja pisałem komentarz, to było 16 ha 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 i emotek, czyli przypuszczam, że w ogóle nikt nie wszedł do artykułu i pewnie redaktorowi o to chodziło, żeby były jakieś interakcje, bo o co chodzi? Śmieją się, że położyli na środku ulicy kostkę. Kolejny przykład, kiedy ludzie nie czytają artykułu, przeczytają cały sam tytuł, dadzą ha ha ha, a w środku, w artykule, gdyby weszli, gdyby chociaż poświęcili 20 sekund, to by się zorientowali, że to jest tymczasowo na kilka dni, dlatego że zaraz będzie położony asfalt i zamiast wysypywać jakąś takim tucznikiem, coś co by się sypało, to położyli chwilowo kostkę, to jest chwilowo. I ludzie nie czytają, a mają odpowiedź w artykule, w środku. Zapomniałem się przywitać, witać w nowym pięknym dniu. Jednocześnie żegnam, zostaw łapeczkę, żeby YouTube widział, że ty chcesz oglądać moje filmy i żeby je promował i żeby tobie pokazywał. Dzięki za oglądanie i cześć. I napisz, co byś zrobił, gdybyś znalazł taką kwotę. Hej.